Okej, okay. cześć wszystkim. Tutaj Julian Krypto. Stopy procentowe w USA podniesione o 25 punktów bazowych. Jak będzie reagować Bitcoin? Jak reagował do tej pory? Dodatkowo opłaty transakcyjne na sieci Bitcoina drastycznie rosną. Jak do tej pory to wyglądało i jak zachowywała się cena bitcoina po tego typu sytuacjach? Górnicy bitcoina, którzy sprzedawali swoje bitcoiny jeszcze niedawno, no i czy teraz będziemy obserwować jakieś odreagowanie w związku z tym DXY, czyli indeks dolara od długiego czasu na spadkach, czy ma szansę na odbicie oraz długoterminowi holderzy bitcoina, którzy budzą się z martwych i jak to wyglądało do tej pory? Czy takie przebudzenie może sugerować nam spadki, czy raczej wzrosty? Oraz funding rates, czyli stopy finansowania na rynkach typu futures, które nadal nie są na wysoko, wysokich poziomach, tak wysokich jak to było np. w 2019 czy 2021 roku, gdy kończyły się lokalne wzrosty i historyczne wzrosty, jak również analiza Bitcoina w stosunku do SP500. Poziomy oporu, od których się odbijaliśmy, i poziomy wsparcia, gdzie są. I czy potencjalnie Bitcoin od tych poziomów wsparcia ma prawo się odbijać. Ja się nazywam Julian Krypto, a to jest Raport I z linku od krypto raportu macie bardzo ciekawy dostęp właśnie do Maxdata App, dużo dłuższy, także koniecznie go wykorzystajcie. A na samym początku jeszcze taka dodatkowa informacja, ponieważ krążą plotki od jakiegoś czasu, że Amazon ma wprowadzać swój rynek NFT. I w związku z tym być może tutaj będzie bardzo ciekawy news w ciągu najbliższych dni, ponieważ pojawiły się jeszcze takie dodatkowe plotki, że być może w tym miesiącu będzie wprowadzać już ten NFT Marketplace. A w związku z tym Bitcoin może mieć bardzo ciekawy impuls, właśnie pod wzrosty. No i teraz jak to wygląda z tymi impulsami? Do tej pory stopy procentowe były podnoszone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i dopada 10 podwyżka stóp procentowych, przy czym. Większość sytuacji spodziewaliśmy się danych podwyżek stóp procentowych. Warto też zwrócić uwagę, że te podwyżki stóp procentowych początkowe no to już dawały bardzo silny impuls dla Bitcoina do spadków, nawet jeżeli spodziewaliśmy się na przykład podniesienia o 25 punktów bazowych czy o pół punkta procentowego, to spodziewaliśmy się, że te stopy procentowe będą podnoszone jeszcze przez długi, długi czas. Natomiast na chwilę obecną jesteśmy w sytuacji, w której już wiemy, że to podnoszenie stóp procentowych się kończy. W związku z tym mamy teraz nieco inną sytuację. Mieliśmy sytuację, w której przez pierwsze 2, 3, 4 podnoszenia stóp procentowych wiedzieliśmy, że będą jeszcze podnoszone przez długi czas. A teraz jesteśmy w momencie, w którym wiemy, że to już się kończy powoli. W związku z tym pytanie jest, czy Bitcoin właśnie będzie na to reagować? I już te wzrosty tutaj się pojawiły. Widzicie od kilku miesięcy, one są kontynuowane. Teraz. Kolejna analiza, zwróćcie uwagę, stopy procentowe jak były podnoszone, to przeważnie Bitcoin jakoś reagował dynamicznymi wzrostami albo dynamicznymi spadkami. No i właśnie, przede wszystkim dynamicznymi spadkami reagował wtedy, gdy zauważcie, te, ta cena Bitcoina już jakoś była odbita przez jakiś odstęp czasowy, już była nieco, nieco wyżej. W związku z tym miała z czego odreagowywać, przynajmniej. Pytanie, czy na chwilę obecną mamy z czego odreagowywać? Za chwilę właśnie do tego będziemy dochodzić w odniesieniu do, do SP500. Przewidywania na rok najbliższy to jest około właśnie 5-5,5 być może. Punkta bazowego 5,5%, stopy procentowe być może nieco wyższe, na rok 2024 w okolicach 4%, na rok 2025 w okolicach 3% i potem coraz niżej. I teraz mamy ciekawą informację, jeżeli chodzi o dane on-chain, mianowicie opłaty, opłaty na sieci Bitcoina. Bardzo ciekawa informacja, moim zdaniem, ponieważ drastycznie wzrosły. I na samym dole widzimy opłaty na sieci Bitcoina na różnych skalach logarytmicznej, na górze i takiej. Tradycyjnej, i zwróćcie uwagę, mieliśmy takie momenty, kiedy te opłaty nagle drastycznie podbijały do góry. Zwróćcie uwagę, co się działo z ceną bitcoina. Ta cena bitcoina całkiem nieźle sobie radziła, no ale przejdźmy do kolejnych takich momentów, gdy właśnie te opłaty z takich flat, czyli takich płaskich poziomów, nagle były podbijane w górę. No ta cena też całkiem nieźle sobie radziła. Kolejna sytuacja, maj 2020, całkiem niezły okres dla bitcoina. Zwiększone opłaty transakcyjne na sieci bitcoina można byłoby porównywać do czegoś w rodzaju wolumenu albo takiego natężenia na sieci, takiego, takiej chęci wymieniania się bitcoinem, chęci kupowania go i sprzedawania. Jeżeli dużo ludzi w jednym momencie chce tego bitcoina przelewać, to wtedy te opłaty są po prostu wyższe, no i dlatego też te opłaty rosną. I zwróćcie uwagę, czy to oznacza, że teraz historia się powtórzy? Czy to oznacza, że teraz Bitcoin zacznie szybować ku górze? Dajcie znać w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie. Ja tylko pokazuję wam dane. No, niemniej jednak jest to ciekawa metryka, która wybiła bardzo dobry poziom. A kolejna ciekawa metryka, która wybiła dobry poziom, i o którym mówiłem już wcześniej, to jest mianowicie górnicy MOI, czyli Miner Outflow Index. I to jest. To jest, to jest taka metryka, która pokazuje wyprzedaże ze strony górników. I historycznie pokazywałem Wam, że przeważnie po wyprzedażach ze strony górników były spadki. Ale te spadki pojawiały się dopiero po około dwóch tygodniach, po około dziewięciu dniach, jak to liczyliśmy. Więc zwróćcie teraz uwagę, jeżeli nie oglądaliście tego materiału, to sprawdźcie to na poprzednim materiale. Ale zwróćcie teraz uwagę, już od tej wyprzedaży górników... Minęło trochę czasu, minęło około 12 dni, więc potencjalnie, jeżeli te bitcoiny gdzieś wpłynęłyby na giełdy w szczególności, mielibyśmy szansę na odreagowanie przynajmniej tej ceny. Ale ta cena no, może niechętnie odreagowywać w stosunku do dolara, bo dolar nie ma łatwego czasu. Pomimo tego, że dolar jest na spadkach, tak, mamy systematyczny zjazd dolara od września 2022, ale no przecież kraje odchodzą w tym momencie od wymieniania się dolarem, powoli stopy procentowe. Mimo, że są najwyższe historycznie teraz w bardzo długim okresie czasu w USA, to powoli one już zatrzymują takie szybkie tempo wzrostu. Za chwilę być może będą opuszczane za jakiś czas. W związku z tym dolar może nie mieć teraz łatwego okresu. A w związku z tym pytanie jest, czy bitcoin może spadać, czy ewentualnie tylko odreagowywać wzrosty. Jeżeli odreagowywać wzrosty, to będziemy szukać tutaj jakichś poziomów wsparcia, teraz do tych poziomów dojdziemy. Długoterminowi holderzy. To jest metryka w skali logarytmicznej długoterminowych holderów, czyli portfeli trzymających niespełna pół roku Bitcoina i sprzedających tego Bitcoina. I teraz to, co mówię, o czym też mówiłem, byliśmy na dołkach. To była niemalże idealna okazja do tego, żeby Bitcoina zakupić. Mówiliśmy dokładnie w tych punktach o tym. A teraz zwróćcie uwagę, mamy sytuację. W której zaczęli się wybudzać i sytuacja, w której ostatnio zaczęli się wybudzać do tych poziomów, do tych momentów, to właśnie też była taka podbitka cenowa bitcoina, ale jeszcze tutaj ten bitcoin zdążył poszybować, jeszcze zdążył poszybować o dobre kilkadziesiąt procent w górę i w związku z tym pytanie jest, czy już jesteśmy przegrzani i możemy na to pytanie sobie odpowiedzieć obserwując emocje wśród traderów na rynkach futures, czyli funding rates, czyli to, jak obstawiają traderzy czy pozycję, long czy pozycję short. I teraz zwróćcie uwagę, interwał tygodniowy na max, de, na, na max data. I widzimy, chwila obecna, nie ma jeszcze bardzo wysokich poziomów na tygodniówce, na tej metryce e, sugerującej nam bardzo wysokie emocje na rynkach typu future. Co oznacza? Tyle, że po prostu ludzie jeszcze nie są podekscytowani tym poziomem cenowym. A co może to oznaczać? To może oznaczać tyle, że jeszcze może ulica nie weszła? Nie wiem jak wy, ale ja nie czuję takiego wejścia ulicy w bitcoina. Czyli ulica, czyli ludzie, którzy po raz pierwszy stykają się z bitcoinem, czyli kupują po raz pierwszy kryptowaluty. Być może, jeżeli tutaj te emocje powstaną, to być może właśnie to będzie związane z bardzo wysoką ceną bitcoina i z, z bardzo dużym naganianiem na bitcoina przez media, przez mainstreamowe media. To być może będzie bardzo fajny moment do brania profitów, ale na ten moment tego nie widzimy. Jedyne, co mogłoby sugerować te odreagowania ceny, odreagowania zaznaczam, nie, nie jakieś głębsze spadki, przynajmniej tak się wydaje, to są właśnie ci górnicy, którzy niedawno sprzedawali. No ale lecimy dalej. I właśnie do jakich poziomów tutaj moglibyśmy dobijać. Więc ja nie lubię analizować bitcoina w stosunku do dolara tylko, ponieważ moim zdaniem jest to. Zbyt często analizowany wykres, w związku z tym ja analizuję bitcoina chociażby na przykład w stosunku, naj, najczęściej, najbardziej lubię, w stosunku na przykład do SP500. I tak jak tutaj widzicie, bitcoin w stosunku do dolara i do SP500 ma się następująco, a mianowicie odbijaliśmy od poziomów oporu z 2017 i z 2021 roku. Jeżeli mielibyśmy dobijać do jakichś poziomów wsparcia, to sugerowałbym się właśnie tym, tymi dwoma poziomami wsparcia na tygodniówce. To Są poziomy wsparcia w okolicach 25,5 tysiąca dolarów dla bitcoina w stosunku do dolara, ale oczywiście analizujemy to w stosunku do SP500, czyli ten wykres dobrze jest na bieżąco obserwować, moim zdaniem. I w krótkim interwale, co na bitcoinie się dzieje? Dużych wzrostów rezerwy ja nie widzę bitcoinów, ale mogą w każdej chwili powstać. Były niewielkie zakupy ze strony inwestorów na Coinbase, co było widoczne poprzez wejście tej metryki CBR na te niższe poziomy i to też jest dostępne na Max Data. App. I teraz słuchajcie to nie są porady inwestycyjne sami sprawdźcie te wszystkie metryki i ocencie jak one mogą mieć zastosowanie dla was. No i co na ten moment to wszystko na Max Data. Quizy słuchajcie quizy, 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 quizy. Rozwiązujcie quizy. One dają bardzo fajne możliwości bonusów dodatkowych takich bonusów do odebrania na Max Data. Tylko kilka pytań można odpowiedzieć dziennie na quiz. I to jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ one są i edukacyjne, i e, takie, dzięki którym się czegoś dowiadujemy na temat rynku kryptowalut i na temat samych narzędzi MaxData. Słuchajcie, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć. Aha, i jeszcze jedna sprawa: Twitter. Słuchajcie, Twitter, twitterbot na MaxData. E, Wyjątkowo ciekawa funkcjonalność, potężne narzędzie moim zdaniem. I moim zdaniem warto właśnie teraz mieć włączoną uruchomioną tę regułę, predefiniowaną, ona jest, z predefiniowanych ją się kopiuje, czyli tutaj klikamy i kopiujemy z predefiniowanych regułę top 200 projektów kryptowalutowych mówiących o współpracach z top 100 największymi firmami. I jest tutaj taka kategoria, którą można śledzić, projekty krypto top 200. I jest też grupa słów. Grupa słów zawiera sobie 100 największych firm na świecie, czyli Amazon, właśnie, między innymi Microsoft. No, te wszystkie największe firmy. I za każdym razem, gdy któryś z projektów top 200 kryptowalutowych napisze jakiegoś tweeta i tam na przykład zawrze Amazon, Microsoft, e, Wells Fargo i jakaś inna firma top 100, otrzymujemy alert. Otrzymujemy alert i tutaj, i jeszcze na Telegram, dlatego dobrze mieć podłączony Telegram. I to wtedy są bardzo przeważnie bardzo ciekawe momenty, właśnie dla tych altcoinów. No ale dobrze, e, właśnie mówię, ta reguła, żeby była wyłączona. Słuchajcie wszystko na ten moment. Trzymajcie się, jak zwykle, niech Hossa będzie z nami. Cześć.